brat Patryka, walczącego właśnie z... Udało nam się tak, to z Robertem Świerbleskim, który wygrał właśnie z Robertem. Zobaczymy, jak brat Patryka, Łukasz, poradzi sobie z zawodnikiem z Piotrkowa. Chciałbym nadmienić, że jeden z braci walczy dla Bydgoszczy, drugi dla Piotrkowa. I nadal jest rodzinnie. No i proszę, tutaj próba ataku na nogi. Tak, Dublinowski Łukasz no, też jest utytułowanym zawodnikiem. No. Był w tym roku był trzeci na Mistrzostwach Polski w Białogardzie w stylu wolnym do 125 kg, tak, senior? No tak, chyba tak. Chociaż może nie wygląda na te kilogramy. Nie, nie, mi się wydaje, że tutaj jest duża różnica, bodajże 96 kg, a później już jest 120, więc jak zawodnik powiedzmy ma tam 105 kg, to on nie będzie na zawody 6 kg czy tam 5 niwelował, więc idzie na tą wyższą kategorię, mimo że tyle nie waży. No. Tak, tak. Ważne, żeby nie ważył więcej. Tak, bo to są kategorie danej kategorii, no nie? Zawsze mówimy, że kategoria jest do 120 kg. Tak samo jest w boksie, tam oczywiście są inne reguły, inne zasady, tam wagi piórkowe, tam waga z przecinkami. Mówi się, że w przyszłym roku będzie też, czy w najbliższym czasie będzie też zmiana kolejnej kategorii. Tak, w przyszłym roku też właśnie słyszałem, że będzie zmiany, nastąpią zmiany kategorii wagowych. No, ale to chyba w całej, żeby to, mi się wydaje, żeby to ustandaryzować. No, po prostu tak, i żeby było więcej mistrzostw świata, może tytułów mistrzowskich, bo to jak więcej kategorii będzie, no to znaczy, to tu nie chodzi więcej zawodników. Kategorii, tu chodzi o to, że kategorie ogólnie będą zmieniane, powiedzmy, nie wiem dokładnie na jakim, ponieważ mają to być dopiero w przyszłym roku zmiany. Więc wydaje mi się, że będzie to dla niektórych zawodników na plus, dla niektórych na minus, ponieważ niektórzy muszą dużo robić wagi, jak a niektórzy każda zmiana. Będzie musiał dużo dobierać wagi. No. Jednych zadowoli, innych zasmuci. Jak na razie minęło 2 minuty walki. I 4-0 prowadzi Zbigniew Baranowski. No Zbigniew Baranowski to też jest klasa sama w sobie. Olimpijczyk z Rio w pierwszym meczu z Bydgoszczą walczył z Łukaszem w kategorii wagowej 97 kg, no teraz jest 125, więc obydwoje poszli kategorię wyżej. Wygrał z Łukaszem przez przewagę techniczną. No zobaczymy, jak będzie w tej walce. No. Mówiłeś o tym doświadczeniu, on bierze udział w wielu turniejach międzynarodowych, był... No to już o tych mistrzostwach świata we Francji mówiliśmy o 9. miejscu, ale w tym roku powiedziałem w ubiegłym? Nie, chodzi nie, o to, w że... W tym roku. W tym roku, on był właśnie 9. Też na... Serbia, Bułgaria, Turcja, no w roku olimpijskim, no to już mówiłeś o Brazylii. No jest na pewno zawodnikiem bardzo doświadczonym. No 10. być na mistrzostwach olimpijskich w Brazylii, no to myślę, że w ciemno bym to brał, jakby mi takie ktoś proponował, więc... Więc myślę, że o doświadczeniu tutaj Zbyszka, no to możemy mówić wiele. Na razie, proszę Państwa, 8-0. Prowadzi właśnie Zbigniew Baranowski. Ten mecz tak ładnie się zaczął dla bydgoskiego zespołu. No ale to też zakładaliśmy, że to będzie bardzo trudny przeciwnik i będzie bardzo ciężko zdobywać punkty. No, no staraliśmy się, no... zrobić lepszy wynik niż zrobiliśmy ostatnio. No, no trudno nie było. No, gdy przegrywa się do zera, no to zrobić lepszy wynik, no to wystarczy powiedzmy zrobić Wypchnąć za matę. No nie aż tak, ale wystarczy urwać jeden punkt w walce i nie dać się położyć na łopatki oraz nie dać się wykulać, tak powiedzmy, przewagę techniczną i już mamy ten jeden punkt. No. Nam udało się w dzisiejszym meczu już 8, tak? No jest 8 punktów. No to jest to duży sukces. No, pierwszy mecz, który mieliśmy tutaj w ogóle w Bydgoszczy, zakończył się naszym wynikiem 5 punktów.
Tutaj mamy 8, czyli już 3 punkty więcej. W zeszłym meczu czwartej kolejki w Poznaniu też mieliśmy dużo punktów. Też to było tak, no pniemy się w górę, no jesteśmy Beniaminkiem, tak jak powtarzam. No dużo no, musimy... Patrz, tak? spójrz, co się dzieje Zbyszek, na macie. Zbyszek... W tarapatach. Tak, w tarapatach. Ale... No może... Ależ się on broni fantastycznie. Tak. No i teraz... Dwa punkty za obejście, ale no widzimy, proszę Państwa, no nieudany atak Łukasza, wykorzystał sytuację Zbigniew Baranowski, no i zaliczył kolejne dwa punkty, już jest 10-0. No. Się wydaje, że Łukasz stara się jak najbardziej może, jednakże to już jego wiek, no już powtarzałem to, on jest no, doświadczonym zawodnikiem, no starszy jest nawet ode mnie, wie. Nie, przepraszam. Co to znaczy nawet od ciebie, to już ty taki znaczy, stary nie no, jesteś. No nie jestem stary, no, nawet ale, od, no, ale mając 30... Od świętego Mikołaja tak, starszy mając nawet. 30, ile 35. To? 35 lat, no to 35 lat, powiedzmy w piłce nożnej 35 lat. To zawodnicy już dawno na emeryturze, a tutaj... Łukasz, no wielkie brawa, tym większe właśnie gratulacje za no. taką formę, no bo jest w znakomitej formie, ale przecież Zbigniew Baranowski jest raz, że młodszy o 9 lat, a dwa, no ma w dorobku parę ładnych tytułów. No zgadza się, no. No tutaj, ale no i teraz się, no już wyszedł poza matę, jeden punkt. Już bardzo zmęczony tak, jest Łukasz. Oni się znają z jednego klubu, to oni są z Białogardu, oni trenują razem, są, oni znają siebie. Oni się szanują na macie i walka walką, ale widać, że no, szacunek jest dla starszego z kolegów. Zbyszek można powiedzieć, że on jest takim, z czego tutaj widzimy w naszych rozpiskach, zawodnikiem, który wiele startuje za granicą. No. 12-0 dla Zbigniewa Baranowskiego. I przewaga techniczna i kolejne 4 punkty lądują dla klubu AKS Madej Wrestling. Zatem 26-8.